Dzień dobry, witam Państwa w wywiadzie gospodarczym. Naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dzień dobry, widzimy się i słyszymy. Dzień dobry Państwu. Rok 2021 właśnie się kończy, zaczyna się rok 2022, więc podsumujemy. Przede wszystkim podsumujemy 2021 rok. Jaki był ten rok? Udany, nieudany, przeciętny, niezwykły? Może zacznijmy od tego, co polskiej gospodarce nie udało się w 2021 roku. Co było słabym punktem rynków? No, gospodarce polskiej nie udało się generalnie to, co nie udało się wielu gospodarkom na świecie. Myślę tutaj o niezahamowaniu wzrostu inflacji, o nieutrzymaniu tej inflacji w ryzach. Przy czym w Polsce mamy zarówno czynniki zewnętrzne, takie jak wzrosty ceny energii, ale mieliśmy też sytuację, w mojej opinii przynajmniej, ze spóźnioną reakcją w polityce monetarnej i ze zbyt późno podniesionymi stopami procentowymi oraz niekomunikowaniem w odpowiednim momencie możliwości takich podwyżek, co na pewno ostudziłoby oczekiwania inflacyjne w Polsce. Ale tak jak wspomniałem, jest to problem, z którym mierzy się bardzo wiele gospodarek, także tych najbardziej rozwiniętych, jak Stany Zjednoczone czy Niemcy. Druga sprawa, którą się nie udało, to szczególnie w końcówce roku brak ustabilizowanego kursu złotego. Ten kurs jeździł trochę jak rollercoaster w ostatnim kwartale. Euro podrożało, dolar podrożał. W tej chwili mamy niewielką stabilizację. Natomiast osłabienie złotego było kolejnym takim elementem inflacjogennym, ponieważ tak już mamy zbudowaną gospodarkę i nasze potrzeby, że bardzo wiele importowanych dóbr po prostu konsumujemy. Zatem to miało wpływ na inflację konsumencką. Jeśli chodzi o gospodarkę polską i gospodarkę globalną, to zauważalny był oczywiście przerwany czy też nadwyrężony łańcuch dostaw. To uderzyło w wielkie firmy przemysłowe, ale odbiło się w zasadzie na bardzo wielu także mniejszych firmach, kooperantach, ponieważ okazało się, że to, co kiedyś było zbawieniem dla gospodarki, czyli globalizm, tym razem okazał się niestety dużym problemem. To, co jeszcze też nie udało się w wymiarze rynkowym, globalnym, ale uderzyło również bardzo mocno w Polskę, to nie udało się utrzymać w ryzach ceny surowców. I to nie tylko surowców energetycznych, co przełożyło się na inflację w zasadzie na całym świecie, ale także w tak zwane surowce miękkie, czyli po prostu żywność. To wszystko, co konsumujemy, co jest nam potrzebne do codziennego życia. I to również był element, który wpłynął na inflację. Dotyczy to również, te spekulacje, które miały miejsce na rynkach światowych, dotyczy to CO2, czyli bardzo mocno wzrosły ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, co również przełożyło się na wysoką cenę energii w Polsce i był to kolejny impuls inflacyjny. Niemniej akurat te globalne spekulacje, które rozgorzały na rynkach surowcowych w zeszłym roku, one miały po części wynikały z tego, że po pandemii gospodarki odbiły i potrzebowały tych surowców dużo, ale jednak ten element spekulacyjny jest szalenie ważny. I tutaj banki centralne mają niestety te największe na świecie wiele za uszami, ponieważ trwał dodruk masowy pieniądza i utrzymywane były stopy procentowe na prawie zerowym poziomie, co niestety powodowało, że po prostu na rynki światowe, na giełdy wlała się ogromna ilość taniego pieniądza, który po prostu zaczął
być takim paliwem spekulacyjnym. No, ale wydaje się, że pewne te negatywne tendencje były konsekwencją tych wielkich stymulacji, które miały miejsce. One dokonują się już od dłuższego czasu, jeżeli chodzi o banki centralne, ale jeżeli chodzi o politykę fiskalną, no to tutaj były wyjątkowo duże i głębokie strumienie pieniędzy, także ta inflacja wydaje się, że była jakby do przewidzenia. No to trudno sobie wyobrazić, że mamy do czynienia i z odbiciem gospodarczym, i wielką stymulacją fiskalną. No, trudno, żeby to odbyło się w sposób neutralny czy jedynie pozytywny dla gospodarki. I tutaj chyba inflacja jest takim rzeczywiście dużym problemem, ale chyba stosunkowo łatwym do przewidzenia. Jak pan uważa? Myślę, że ta inflacja, istotnie jej wzrost był do przewidzenia, natomiast płacimy bardzo wysoką cenę, gdyż tą inflację mamy na poziomie najwyższym od 2 dekad. I gdyby jednak podjęto szybsze decyzje, w mojej ocenie, w polityce monetarnej, mielibyśmy oczywiście inflację powyżej celu inflacyjnego, który, przypomnę, wynosi 2,5% plus minus 1 punkt procentowy. Ale pamiętajmy o tym, że każdy 1 punkt, 2, 3 punkty procentowe poniżej poziomu, który mamy obecnie, oznaczałby, że łatwiej z tej inflacji by się w kolejnych latach schodziło. A w ten sposób mamy jednak wysoki punkt odniesienia i ta walka z inflacją będzie na pewno przez to trudniejsza i dłuższa. Jest to na pewno olbrzymi problem. Tylko z tym, że warto pamiętać też o tym, tak mi się wydaje przynajmniej, że banki centralne miały z tym kłopot, no właściwie na każdym etapie. Fed właściwie zdecydował o tym, że, czy powiedział o tym, że jest to, inflacja nie jest kwestią przejściową, dopiero teraz, podczas posiedzenia grudniowego, a EBC do tej pory utrzymuje jeszcze, że inflacja jest kwestią tymczasową, ustąpi niebawem. Polityka EBC jest bardzo specyficzna, no bo ona musi uwzględniać jakby wiele gospodarek na znajdujących się na różnym poziomie, od 2,6% inflacji w Portugalii, no do jednak ponad 9% na Litwie, więc to są bardzo duże dysproporcje, więc tutaj polityka monetarna jest dosyć trudna w tym momencie. Trudno wyczuć ten moment, kiedy właściwie ta interwencja banków centralnych powinna się pojawić. No, też trzeba pamiętać, że ta interwencja ma jednak pewne konsekwencje, jeżeli chodzi o rynek stóp procentowych, kredyty i całe otoczenie gospodarcze, które z tym jest związane. Ale to są te słabe punkty czy problemy, które pojawiły się w 2021 roku. A jeżeli chodzi o plusy, to co okazało się mocną stroną polskich rynków i rynków globalnych, jak pan sądzi, co to mogło być? No przede wszystkim udało się w Polsce bardzo dynamicznie odbić gospodarce. Ten wzrost gospodarczy w drugim roku pandemii będzie wynosił około 5%, być może więcej nieco. Kiedy porównamy to z rokiem 2020, czyli spadkiem PKB o 2,5%, no mieliśmy recesję, więc gospodarka polska rzeczywiście pod względem jakby siły odbicia, no jest wzorem. I to jest bardzo istotne, aczkolwiek no zapłaciliśmy za to między innymi właśnie wysoką inflacją, bo zarówno był bardzo mocny impuls fiskalny, jak i również mieliśmy no prawie zerowe stopy procentowe w zasadzie przez większą część roku aż do października. I to jest zdecydowanie korzystna informacja dla polskiej gospodarki. Natomiast udało się również nie dopuścić do fali bankructw przedsiębiorstw. Jednak drugi rok pandemii no, powodował, że wiele przedsiębiorstw no, było już w trudnej sytuacji. Oczywiście część przedsiębiorstw, szczególnie w takich branżach wrażliwych z powodu pandemii COVID-19, jak branże usługowe, gastronomia, hotelarstwo i kilka innych, no one jednak mimo wszystko odczuły to bardzo mocno, ale jeśli chodzi o przemysł i wiele firm, które nastawione były na przykład na eksport, to tutaj ta sytuacja dobrze wyglądała. I to ma związek z kolejną rzeczą, która się udała w zeszłym roku, czyli z utrzymaniem miejsc pracy. To jest bardzo istotne w Polsce. No, mamy nadal rynek pracownika i to jest bardzo, bardzo
pocieszające. Z innych elementów, które wydaje mi się, że trzeba podkreślić, to rozwój odnawialnych źródeł energii, które w zeszłym roku, w mijającym roku były takim dużym pozytywnym elementem. Mam tu na myśli przede wszystkim rozwój fotowoltaiki, no w zasadzie boom w fotowoltaice, jak również takie regulacyjne, inwestycyjne przyspieszenie, jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe. To będzie kiedyś, za kilka lat, będzie bardzo ważny element polskiego systemu elektroenergetycznego. Udało się również, i to jest wielka zasługa, podpisać umowę społeczną w górnictwie z górnikami, ze związkowcami, która zakłada taką ścieżkę odejścia Polski od węgla. I najważniejsze, żeby ta transformacja energetyczna była spokojna i sprawiedliwa, aby regiony górnicze w Polsce przeszły ją z jak najmniejszymi stratami, aby to przejście do gospodarki niskoemisyjnej i zeroemisyjnej było jak najmniej odczuwalne dla rzeszy zatrudnionych w energetyce węglowej czy też w przemyśle wydobywczym. No właśnie, to w takim razie z jakim bilansem wchodzimy w 2022 rok? Mamy plusy, mamy minusy, mamy słabe strony, mocne strony. No, ciekawy jest na przykład, ciekawa jest sytuacja z eksportem, bo eksport był właśnie tym takim elementem wygranym tego roku 2021. I teraz pytanie, na ile te dobre, no, nowe kierunki chociażby eksportu, nowe rynki, na które udało się wejść, potrafimy zachować. Czyli jaki jest ten bilans, z jakim bagażem doświadczeń, dobrych stron, gorszych stron wchodzimy w rok 2022? No, wchodzimy z gospodarką, która ma szybkie tempo rozwoju. Jak wspomniałem poprzednio, wyszliśmy z recesji naprawdę, można powiedzieć, w sposób taki dynamiczny. Natomiast dla polskich przedsiębiorstw bardzo istotne będzie to, jaka będzie cena kredytu. Bo pamiętajmy o tym, że ta walka z inflacją dopiero się rozpoczęła, nie tylko w Polsce, ale także w całym naszym regionie Europy, na Węgrzech czy w Czechach. I stopy procentowe najprawdopodobniej będą nadal podnoszone. No pytanie, do jakiej wysokości, to oczywiście już prerogatywa władz monetarnych. Niemniej ten droższy kredyt będzie dla firm zauważalny. I to, co jest niezwykle istotne przy podnoszeniu ceny kredytu, przy podnoszeniu stóp procentowych, to żeby, mówiąc kolokwialnie, nie wylać dziecka z kąpielą, czyli aby nie stłamsić, nie zdusić wzrostu gospodarczego. Te decyzje będą musiały być bardzo przemyślane i muszą być adekwatne do kondycji i sytuacji polskiej gospodarki. Ta walka z inflacją będzie takim leitmotivem, myślę, dla bardzo wielu gospodarek w Europie oraz Stanów Zjednoczonych. Bardzo istotne będą decyzje największych banków centralnych, jeśli chodzi o podwyżki stóp procentowych, czy w ogóle politykę monetarną, ponieważ to przekłada się koniec końców na gospodarkę polską, przekłada się na kurs złotego. Jeżeli w Ameryce istotnie nastąpią podwyżki stóp procentowych i zostanie zahamowany dodruk dolarów, no, który przybrał monstrualną wręcz wielkość, bo to są grube biliony dolarów, biliony, nie miliardy, tylko biliony dolarów, które po prostu wlały się na rynki finansowe. Jeżeli ten dodruk zostanie zahamowany, wygaszony, to może spowodować, że rynki wrócą szybciej do równowagi, także pod względem ceny surowców, co byłoby dla Polski bardzo istotne, ponieważ ten problem z drogą energią, on wynika w dużej mierze ze spekulacji na rynkach finansowych. Czyli bardzo dużo wyzwań w znacznym stopniu zależnych jednak od tego, co będzie się działo na rynkach globalnych, na całym świecie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu za udział w naszym programie. Naszym gościem był pan Tomasz Prusek, prezes Fundacji Przyjazny Kraj. Dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję.